Hej, Pete! Pracuję nad podaniem do koledżu i chcą, żebym napisał tu coś o sobie. Musisz się zareklamować. Najgorzej. Jakieś sugestie? No, pomyślmy. Cześć, jestem Peter Parker. Mam 25 lat i licencjat w dziedzinie biofizyki. I kocham najlepszą kobietę na świecie. Całkiem skromnie. Która jest najlepszą dziennikarką w mieście? Raczej. MJ rządzi. W życiu staram się kierować zasadami, które wyznawała druga z najlepszych kobiet. Moja ciocia May. Teraz jeszcze skromniej. Nieźle. A jakiś czas temu ukąsił mnie radioaktywny pająk, który obdarzył mnie supermocami. Nie mogę tego napisać. Ej, no przecież ja tu jadę na pełnym spontanie. Wykorzystywałem moce, żeby chronić miasto i powstrzymywać licznych złoczyńców. Jak mój mentor, dr Otto Octavius. Jego dawny kumpel Norman Osborn zamknął jego laboratorium. Otto w odwecie użył broni biologicznej. W końcu zdołałem powstrzymać Otta, ale nie obyło się bez strat. To było całkiem niezłe, ale ja nie jestem Peterem Parkerem. Dokładnie. Jesteś Miles Morales. Masz 17 lat i uczysz się w Brooklyn Visions Academy. Co jeszcze? Chyba to... Od czasu do czasu pomagam mojej mamie w pracy w Harlemie. Jest radną, nazywa się Rio Morales. I podoba mi się jedna dziewczyna. Jest niezwykła i inspirująca, a w dodatku to najlepsza artystka w mieście. I mnie też ugryzł radioaktywny pająk, który dał mi supermoce. Bycia Spider-Manem uczył mnie stary pająk. Ale tego, jak być bohaterem, nauczył mnie tata. Zginął z rąk Martina Lee w zamachu na ratusz. Staram się zmieniać świat na lepsze, bo tak postępowałby mój tata. Bywa ciężko. Nawet mając supermoce, nie zawsze możemy ocalić naszych bliskich. Choć bardzo byśmy chcieli. Ale bohaterowie nigdy się nie poddają. I ja też się nie poddam. Nie wiem, stary. Nie mogę pisać o sobie, nie wspominając o Spider-Manie. Pewnie, że możesz. Musisz tylko... Wiesz, może jednak zacznij od nowa. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. Od czegoś mamy dzwonek. Siadamy. Jestem! Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete... Pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna.
Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? Dobrze? W tym napięciu chodzi o kohezę. Współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma, to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy, F, do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś... Potrzebuję pomocy. Pan Morales, tak? Na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. Dobrze, więc, klaso, rozdział 4 lub 5. Czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. Marko, dlaczego dziś? Na bank mnie wyleją. Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koledżu. O, skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem. O, to lećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. Hej, MJ. Cześć. Lepiej zjawcie się szybko w centrum. Jesteśmy w Brooklynie. Jameson wysłał cię sterem dla Bugle? Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem. Podoba mi się nowy system. Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marko? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez Broadway, coś wykrzykiwał. Ponoć zdawał się wściekły, obłąkany, szalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Teorety, obyśmy zdołali go uspokoić. Widziałam już tego. Uważajcie. Dobrze, że teraz jest nas dwóch. Powodzenia. Dzięki, MJ. W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek. Nie ma mowy. Nie testowaliśmy go. To prototyp. Masz go, prawda? Bez komentarzy.
mówiłem, że będzie dobry! To miał być całkiem normalny dzień! Nauka fizyki, niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim! Wszystko będzie dobre! Spidermanie! Dasz radę przejąć tę przesyłkę? Jest dość silna! Robi się! Mini Marco? Też bym tak chciał. Odstawiłem pana kapciarza, a w nagrodę upatrał mi kombinezon. Przyzwyczajaj się! Sandman właśnie wyżygał nowych kumpli. Szybko? On tak może? Najwyraźniej! Potrzebuję cię tu! Panie Parker? Przepraszam, kto mówi? Dyrektor Evans. No jasne! Dyrektor Evans! Wszyscy studenci opuścili już salę. Gdzie pan jest? Panie Parker! Po prostu... Zapomniałem! Zabrać ten auta! Co to było? Nic, nic! Ja tylko... Udało się? To znaczy, tego właśnie tak biegnę! Proszę wrócić i nadzorować uczniów. Albo... Nie brzmi za dobrze. Zaraz będę! Jak się trzymasz? Miles, dzwoniła dyrektor Evans. O nie! Wywalą mnie ze szkoły? Hej, ty tylko bagarujesz! Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu. No, kasz przechowane. Sandman! Nie cierpię tego imienia. Wiem, że jesteś na mnie zły. Ciebie to nie dotyczy. Daj mi spokój! Chcę ci pomóc, ale najpierw zabój. Uważaj na siebie. Pan też, panie Parker. Ciebie! Chcesz jeszcze? Zaraz.
wszystko wie. A poza tym strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Nie trzeba się było pchać do szkoły za pomysł. Teraz mogę podejść blisko. To dla waszego dobra. Tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja nie ma innej drogi. To się wymyka spod kontroli! Jestem na zewnątrz! Po prostu idź dalej! Spotkamy się na dachu! Ten zbiornik to nasza jedyna szansa! Jesteś, Pete! Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi dzień. Ruszaj się, Miles! Chciałem jeździć normalne życie. Jeszcze nie wszystko stracone! Teraz już za późno. Dlaczego Marko nie może budować zamków z piasku? Mamo, wszystko w porządku? Jestem Peter! Wiem! Jesteś na każdym kanale! Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Ganki zastępuje cię w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork cię teraz potrzebuje. Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź ostrożny. Takiero, Micho. Mama ma rację. Nie możemy zawieść miasta! Yeah.
móc o tym napisać w esenie. Przyjęliby mnie wszędzie. A raczej Spidermana. Dobra, później pogłupkujesz, Miles. Zgódź się. Zbiornik jest nasz! Właściwie to jego! Hej, sorry! Co przegapiłem? Próbuję mnie zeszleć! Najpierw niech się lepiej napije! Udało się? Użyj nowych zabawek! Ostatnia aktualizacja kostiumu nie była stabilna, ale... No to jazda! Sieciuskrzydła! One pozwalają latać! No ale to jeszcze nie koniec! Marco jest na plaży! Co będzie, jeśli dorwie się do tego piasku? Chyba właśnie to zrobił! Potrzebuję cię i to już! Tak! Widzę go! Tuż za tobą spod tym... Miles! Miles! No i w co ja się znowu wpakowałem? Musisz się uspokoić, Marco! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Nimi się przejmuję, ale mną nie. Nie chcieli słuchać Marco, ale Sandmana nie zignorują. Burza, Marco, generuje sporo elektryczności! Mamy... Co się stanie z napięciem w powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? Ulgury! Jak przy leczeniu z łukosów! 5 z plusem! Woń dość dużo energii, a ja w niego strzelę! Chcesz, żeby walnął we mnie piorun? Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić! Stary! Jak właściwie zamierzasz przekierować błyskawicę? Jak mówiłeś! Czas skorzystać z zabawek! Niech to będzie nauka!
mam piasek wszędzie. Marko, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. To wy będziecie potrzebować pomocy. Kiedy po was przyjdą? Na starość zrobiłeś się powolny, Siergieju. A ty nie doczekasz starości. Szedłem twoim śladem wiele godzin, ale nie wyciąłeś nic! Żałosne. Chciałem silnej zwierzyny, a wy dajecie mi to. Szefie, a może zmiana terytorium? Rozpalić ognie. Czas na wielkie łowy. Apka nie działa. Pit, widziałeś? Poczekaj chwilę, Myers. Spokojnie, będzie dobrze. Tak, masz rację. Hej, Ganki! Wiem, wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Trafiają do kolejki, ale... Chwila. Spróbuję coś z tym zrobić. Sprężaj się! Zanim apka padła, widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu Liberty i Broadway. Jestem w drodze. Tam jest! Mam cię! Trzymaj się! W porządku? Już tak. Dziękuję. Ale jedno jest pewne. Marko został aresztowany, a gdy tylko rozwikłamy tę sprawę, wniesiemy one...
godziwą karę. Spidermanie, masz chwilę? Rozmawiałem z pobliskim posterunkiem, ale linia padła. Musimy się tam przebić, żeby pomóc rannym. Robi się. Udało się! Panie Parker, musi mi pan pomóc postawić apkę na nogi. Co mam zrobić? Trzeba wejść na dach budynku na rogu Wharf i Lafayette. Jaki jest plan? Sieć telekomunikacyjna zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin, więc stworzymy własną. To duża akcja! Dawno temu ją zaplanowałeś? Marzę o tym chyba od 7 klasy, a zaplanowałem jakieś 2 minuty temu. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Co to w ogóle jest? Jakiś startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem. A ten startup się na wszystko zgodził? Tak, rozmawiałem z jego szefem. Przemiły facet. Bardzo się cieszył, że pomoże Spidermanowi. Dobra, mów co robić. Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnię sieci, prawda? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schematy. Mam je. To mi wygląda na drona. My nie szpiegujemy ludzi. O, nie. Nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je Drony Rozpoznawcze Urbanistycznego Habitatu. DRUH. Mam nowego drucha? Tak jest! W 7 klasie byłem taki uroczy. Tak, to jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów, więc... Proszę podążać trasą, którą zaznaczyłem. Wtedy sygnał będzie lepszy. Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Zgłoszenia powinny zacząć spływać lada chwila. Udało się! Wracamy do gry. Jest! Mamy zgłoszenie przestępstwa. Dalej! Ruchy! Jest sporo czasu. Gliny są zajęte piaskiem. Wyczyśćmy to miejsce. Dalej, ładować! Tu jest! Rozwal go! Kradzież broni? Nie ma opcji! Trzymaj się plany! Długo nie utrzymasz! Kto normalny zakłada klub strzelecki w mieście? Uwaga, trochę! Chyba złożę petycję, żeby zastąpić wszystkie kluby strzeleckie czymś lepszym! Przejdź mi to! Może klubem komplementu! Są nieszkodliwe i nic nie kosztują! Na przykład! Umiesz świetnie obrywać! Brawo! Spider-Man, obejrzyj! Hej! To nie takie głupie! Mniej broni, więcej pochwał!
się podział! Jeszcze go zaskoczymy. To była spora ekipa. Skorzystali z tego, że miasto tonie w piasku. Chciałbym wiedzieć, co wstąpiło w Marco. Idą kolejni. Przywitajmy ich ciepło, w pajęczym stylu. Supermocy. Chłopaki, moja apka wciąż nie działa. Wiem, próbuję improwizować. Potrzebuję chwili, oddzwonię. Myślisz, że jest na mnie zły? Stres czasem przybiera postać gniewu. Po prostu dalej pomagaj ludziom! Teraz ty mówisz, jakbyś był zły. Nie jestem zły, Miles, tylko skupiony. Moja mama też zawsze tak mówi, gdy jest zła. Przestań! Przecież znasz mnie od dawna. Czy ja się kiedykolwiek wściekłem? Niech pomyślę. To było pytanie retoryczne. Już wiem. Byłeś zły, jak kiedyś graliśmy u ciebie w planszówkę i ciągle przegrywałeś. Nie byłem zły na ciebie. Tylko zły na wszechświat. No dobra, strzelam! Dobra, nowa apka się kompiluje. I uznałem, że przy okazji możemy trochę ją podrasować. Nie musi być nie wiadomo jaka. Wystarczą nam zgłoszenia mieszkańców. Totalnie. Póki trwa aktualizacja, poszerzymy sieć. Sprawdźmy, co u Milesa. Tam. Miała problemy z oddychaniem. Miles, masz chwilę? Co mam zrobić? Wejdź na dach pobliskiego budynku. Wcześniej miałeś nerwowy głos. Wszystko gra? Tak, po prostu mam dużo na głowie i jestem głodny, a w automacie z przekąskami są tylko te bezsmakowe krakersy niskosodowe. O, rany, ale lipa. Jakoś przeżyję. Hej, wreszcie zajęłem się tym ulepszeniem apki, o którym mówiłem. Z pomocą moich druhów. To taka fajna gra słów, której jeszcze nie rozumiesz, ale zaraz zrozumiesz.
Okej, jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Nie widzę tu niczego, co przypomina wyrzutnię. Może przysypał ją piach? Okej, już widzę wyrzutnię. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. Już kumam. DRUH. Niech zgadnę. Dron ratunkowy ultraherosów. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuje skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ho! Jesteś genialny. Oj, weź. Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej stabilności sieci. Trzymaj się jej, to złapiemy silny sygnał. Dobra, sieć lokalna podłączona. Nowe zgłoszenie. Widzę, już lecę. Spider-Man jest w klubie strzeleckim. Musimy zdążyć, zanim tu dotrze. Hej, pomóc wam? Kupiliście kluczyki? A niedaleko jest ślusarz! Już po tobie, pająku! Aż tylu gości do jednego opancerzonego wozu? Lekka przesada. A może tak zamiast kraść moglibyście, no nie wiem, ratować ludzi? Spider-Man nie da ci przepustki na studio. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć. Dość z tego. Zabać cięższy kaliber. Cięższą broń? Spory. Na fizyce. Uczyć się o równaniach abstrakcyjnych i sytuacjach hipotetycznych. Po co się starasz? Chyba wolę takie lekcje fizyki. Zastrzelić pająka! Zła rada! Tym razem nie wygra! Okej, apka w końcu działa. Obczaj ją. Niezła robota. Przyszło nowe zgłoszenie. Ganki, dobra robota z tą apką. Pomoże wielu ludziom. Dzięki. Miles, ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. Spider-Manie! Pomóż nam! Jaki to wyszał? Przebił się przez ścianę i uszkodził rurę z gazem! Kryształ? Sprawdzę to. Dzięki, Spider-Manie. Ten kryształ jest sam. Nie ruszaj się!
ścianę! Nie dowaliliśmy ci przed chwilą! Wciąż tu jesteś, Marko! Mike, słuchaj. Tak tylko dzwonię. Chyba znowu walczę z Sandmanem. Tak szybko uciekł! Nie, jestem na trawie. Widzę go, ale... Ja pogadam z jego lekarzami. Dobra, teraz mnie wkurzyliście. Dobra, rozmawiałam z lekarzem. Masz koło siebie jakiś gwiazdkowy kryształ? Tak. Świetnie. Lekarze mówią, że umysł Marka jest roztrzaskany dosłownie na kawałki. Porąbane! Dlaczego ci piaskowi kolesie mnie atakują? Pewnie cząstki jego podświadomości próbują chronić zawartości kryształu. Ale słuchaj, mówią, że jeśli znajdziesz wszystkie elementy, mógłbyś go zostawić. Bycie piaskoludem wydaje się skomplikowane! Okej, Marko. Czego chroniła twoja podświadomość? Byłem przy tobie. A po chwili już cię nie było. Gadający kryształ. Okej. Chyba jest w nim fragment pamięci Marko. MJ mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Muszę ich wypatrywać. Ej, zajmiesz się ostatnim zgłoszeniem? Jakiś VIP utknął w limuzynie. Robcie! Ganki, jest jeszcze pan Sumida? Tak, Hayley z nim teraz rozmawia. Próbuję go dla ciebie przytrzymać. Super! Mam nadzieję, że mi podpowie, co napisać w podaniu na studia! Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU, więc mógłbym ci pomóc. Nie! Już i tak wiele robisz! Poza tym, gdybym się tam dostał dzięki tobie, ciągle byś o tym gadał! A, masz rację. Coś mi wlazło między zęby. Hej! Odsuńcie się od limuzyny! Kopają! Brać go! Długo nie wytrzymasz, pająk! Aparatki sami w sobie są źli, a co dopiero uzbrojeni! Oddaj mu! Musimy wygrać! Nie mrugać! Sprawdźmy, co z tym człowiekiem w limuzynie. Szpital! Jay, Jonah Jameson. Powiem Spider-Manowi. Okej, panie Jameson. Zabiorę pana do szpitala. Spider-Manie, musisz zobaczyć, kto był tym VIP-em w limuzynie. Już nie mogę się doczekać. Zamykam hydrant i lecę. Panie Jameson, tu Spider-Man! Słyszy pan? Spider-Manie, zobacz, kto to jest! Coś...
Spider-Man! Jonah, słoneczko! Wszystko okej? Pomocy! Zostałem porwany! Co? Nie, ja... Typie, ja ci pomagam! Robić zdjęcia! Popularny dziennikarz porwany przez zbirów! Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Bądź miły dla lekarzy! Porwali mnie! Ja się nie zgadzam! Ja... maniacy! Otaczają mnie maniacy! Ale Jonah Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd to? Dokąd jedziemy? Panie Parker, gdzie pan jest? Pani dyrektor, no tak, to ja, Peter Parker. Przepraszam, coś mi wypadło i niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund, to... O nie, zasięg, wkrótce. Nie wierzę, że to zrobiłem. Gdzie jest pan Sumida? O, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie? Co? To wspaniale, Hayley. I kiedy cię nie było, dowiedziałem się, że dostałem stypendium RAND. Poważnie? Tak. O stary, lepiej być nie może. Tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany. Nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę oderwać wzroku. Pani dyrektor. Tak. Patrzcie, kto postanowił się pojawić. Ja wiem. To wygląda okropnie. Wygląda? Bardzo, bardzo przepraszam. Ja... Tu chodzi o coś więcej. Wiem. Ja wiem. To jest niedorzecznie. Naprawdę nie zrobiłem tego celowo. I to się nigdy nie powtórzy. Wystarczy już tego. Nie, proszę. Dość tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam. Stary. Wam, Spider-Manom, musi być ciężko utrzymać normalną robotę. Ale ty to na pewno dasz sobie radę. Przykro mi z powodu twojej pracy. Jakby co, nie byłeś moim najgorszym nauczycielem. Mogę to sobie wpisać do CV? Słuchaj, w New York Bulletin przyjmują teraz zdjęcia od czytelników. Wczoraj wysłałem swoje. Kokosów z tego nie ma, ale zawsze coś. To gazeta Robiego Robertsona. Pracowaliśmy kiedyś razem w Bugle. Chyba wiem, co by mu się spodobało. Dzięki, Miles. Nie ma sprawy. Sam może wyślę mu jeszcze kilka fotek, jak znajdę czas. Robi zawsze mówił, nie pokazuj mi miasta. Pokaż mi Nowy Jork.